Cześć, witajcie. W dzisiejszym materiale chciałbym podzielić się z Wami opinią i wskazówkami dotyczącymi wyboru pochodzenia naszej postaci w Cyberpunk 2077. Nikt z Was nie musi oczywiście sugerować się tym, co zostanie tutaj przedstawione, wszystko i tak zależy od Waszych planów, na które nie chcę mieć wpływu. Chciałbym jedynie, aby grało Wam się dobrze i abyście mogli dobrze wczuć się w klimat świata Cyberpunk. Materiał jest tylko propozycją związaną z wyborem pochodzenia naszej postaci. W dalszej części opowiem Wam, jakich wyborów można dokonać, aby przyjemnie zapoznawać się z uniwersum Cyberpunk 2077. W przygotowaniu materiału pomógł mi jeden z widzów o niku Pięciorogi. Szczegółowo przedstawił mi swoją wizję kolejności wyborów pochodzenia głównej postaci. To, co wybierzesz, będzie wpływało na to, jak będziesz postrzegany lub postrzegana w grze i po części wpłynie na to, jak potoczą się losy kreowanej postaci. Do wyboru otrzymamy dwa typy pochodzenia stricte związanego z miastem, Street Kid i Corpo. Trzecim wyborem będzie pochodzenie spoza terenów miejskich, związane z frakcją nomadów. Każdy stoi przed takim wyborem. Jak wybrać więc mądrze, aby nie czuć się zagubionym w grze? Street Kid i Corpo są zdecydowanie dla osób, które już znają miasto Night City jak własną kieszeń lub zjedli zęby na grze fabularnej Cyberpunk 2020. Dzięki temu podczas rozgrywki unikniesz sytuacji, w której co kilka minut będziesz zadawał sobie pytanie: co to znaczy? Kim jestem? Powinienem zaufać tej postaci? Według Pięciorogiego Street Kid nadaje się jak najbardziej na drugie podejście. Głównie dlatego, że najczęściej w rozgrywkach gry Cyberpunk 2020 byłeś anarchistą lub co najwyżej dostawałeś zlecenia od Corpo w ramach outsourcingu, w sumie tylko po to, aby cię wykiwali. Dlatego gra Street Kidem nie będzie wymagała ogromnej wiedzy o korporacjach i metodach ich działania, bo na samym początku zajmiemy się po prostu zupełnie czymś innym. Da nam to więcej czasu na zapoznanie się z miastem i z zasadami, którymi się rządzi. Najtrudniejszą drogą do wyboru będzie Corpo. W pełni wykorzystasz potencjał tego pochodzenia dopiero wtedy, gdy będziesz dobrze znał Night City, posiadał informacje, kim są ludzie, którzy cię otaczają i do czego są zdolni. Zarazem jest to bardzo ciekawy wybór, dający możliwość poznania punktu widzenia megakorporacji, które są największym złem tego świata. Linie dialogowe w grze pozwalają negocjować, wyczuwać niewłaściwe podejście osoby, z którą rozmawiamy, co pozwala nam odczytać złą intencję i odpowiednio na nią zareagować. Przyjemność z poznawania świata za pomocą ścieżki Corpo będzie wielokrotnie przyjemniejsza, gdy będziemy znali już ten świat po doświadczeniach gry jako nomada czy Street Kid. Najlepiej na samym początku zacząć grę jako osoba wywodząca się z klanu nomadów. Dlaczego tak uważamy? Dla Night City nomad jest tak samo zagubionym outsiderem, który dopiero rozeznaje się z miastem tak jak my. Zarówno dla nas, jak i dla bohatera, miasto będzie nowością. Będziemy wraz z nim zapoznawać się z tym megalopolis i uczyć na błędach. Ja osobiście dzięki trybowi Nowa Gra Plus na samym początku zapoznam się ze ścieżką nomada, potem wybór padnie na Street Kida, a kiedy już przyjdzie czas, wybiorę Corpo, po czym rozegram ich po swojemu, wiedząc już, do czego są zdolni. Oczywiście nie traktujcie tego jako wyznacznik i obowiązkowy wybór przechodzenia gry. Bawcie się dobrze i poznawajcie świat Cyberpunk 2077 po swojemu. Miłej gry. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.